projekt Komisji Planowania Przestrzennego Inwestycji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ulicy Rakowickiej 14. Możemy prosić panią może o przedstawienie. Inwestycja polega na adaptacji poddasza istniejącej kamienicy na lokale mieszkalne ze zmianą kształtu płaci dachowej, obecnie dachy spuszkowe, które chcemy wprowadzić dach mansardowy, żeby podnieść światło z strychu. Ponadto oficyna dostała nakaz rozbiórki ze względu na analizę ekologiczną. Musimy ją wyburzyć i na miejscu istniejącej oficyny jest planowana nowa oficyna. Powiększona co prawda w rzucie o 20 metrów kwadratowych powierzchni zabudowy i podniesiono jedną kondygnację, ale to nie wpłynie na kontekst otoczenia, ponieważ oficyny na działkach sąsiadujących są znacznie nas przewyższają, a budynek główny nie zmienia gabarytów. Jaka to jest ulica? Tak, to jest Rakowicka 14. To jest ten budynek taki troszkę szary, to jest. Ten obok, to nie ten. Ta strona. O, te reszki kamień, właśnie to reszki kamień. Ale ja rozumiem, że to w oficynie, to tam gdzieś z tyłu. Tak, oficyna tam z tyłu prześwituje ten biały budynek ze względu na analizę ekologiczną jest przeznaczony do rozbiórki. Te miasty z tyłu. Tak, właśnie tak. Drzewo tam zostaje, czy nie? Drzewo tak, tam zostaje, bo nie łączymy oficyny z budynkiem. Stawiamy ją dokładnie w tym samym miejscu. Ona jest, nie jest połączona między budynkiem głównym a oficyną. Będzie zachowane 8 metrów. I cóż tutaj mogę powiedzieć na ten temat? Nie zacieniamy, była analiza przesłaniania żadnych przeszkód i zaciągów kominowych dla sąsiadów, również nie wytwarzamy, nie podnosimy się powyżej nikogo, więc inwestycja bardzo mało rażąca. Czyli tutaj widać ten dach, tak? Jak to widać prawie, że to jest to, tak? Nie zwiększamy liczby mieszkań, będzie taka sama liczba lokali mieszkalnych, ponieważ zostaną połączone lokale mieszkalne na parterze ze względu na małe powierzchnie, więc ilość lokali mieszkalnych się nie zmieni. To jest ten biały budyneczek. Tam, w lewym dolnym rogu. Ten budynek. Nie, to jest to mieszkanie. Ale są tam lokale. Nie, są tam lokale mieszkalne. Obecnie, nie mieszkają sobie na oczywiście. Obecnie nie ma tam miejsc parkingowych, ponieważ na ten działku nie ma wjazdu. Nie ma też możliwości wprowadzenia wjazdu, nie ma możliwości zrobienia garażu podziemnego ze względu na analizę konstruktorską. Dlatego na etapie pozwolenia na budowę będą użyczane garaże, które widzę są i dalej w komentarzach, że są planowane sprzedaż garaży na nowej inwestycji. Na razie nie są wymagane zaświadczenia posiadania miejsc parkingowych, dlatego to jeszcze nie. Ale na działce na pewno nie będzie wjazdu na Czy są jakieś pytania? Może do pani jakieś pytania jeszcze? Nie ma? W takim razie przechodzimy do głosowań. A Janusz najpierw, tak, najpierw Janusz. Zreferować. Oczywiście wspomniemy w projekcie uchwały, komisja zaopiniowała pozytywnie ten wniosek. Myślę, że więcej może sobie rzucić do projekt uchwały. Nie wymaga szczegółowej. Nie ma tu możliwości. Proszę państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za? Dwie osoby. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Uchwała została przyjęta.
5 punkt.